Witam. Zaprezentuję teraz odsysacze do cyny polskiej produkcji firmy ZEL z Kamieńca Wrocławskiego. W ofercie firmy Gotronic posiadamy trzy modele. Jest to model OD25, jest to podstawowy model. Tutaj to są polskie, że tak powiem, odsysacze. Mam tutaj sentyment do nich, bo to był też mój pierwszy odsysacz. I tak o, model OD25. Jest wyważony, że nie ma odrzutu. Posiada teflonową końcówkę. Kolejny model OD25 Turbo. On także posiada, że tak powiem, teflonową końcówkę. Jest wyważony i dodatkowo posiada dwa o-ringi. Pierwszy, który tutaj leci po obudowie tego, zbiera tą brudną cynę, a drugi o-ring zapewnia lepsze podciśnienie. Tutaj ten, jak już rozkręciłem, te odsysacze co jakiś czas trzeba rozkręcić i czyścić i nasmarować. Wtedy na pewno długo nam posłużą. Jesteśmy w stałym kontakcie z producentem i ja w roku 98 kupiłem pierwszy odsysacz OD25 Turbo właśnie w sklepie elektronicznym i praktycznie rzecz biorąc do tej pory mi służy. Mieliśmy sygnały od klientów, że się łamią tutaj te końcówki i mniej więcej półtora roku temu zgłaszaliśmy to producentowi i od tej pory, że tak powiem, mamy zapewnienie, że materiały użyte do produkcji tych odsysaczy nie pochodzą z recyklingu, tylko są to z nowego granulatu produkowane i, że tak powiem, te głosy o jakby niskiej jakości ucichły, a więc są jakby godne polecenia. Trzeci model jest to model najwyższy OD25 No Shock i on także posiada teflonową końcówkę, podwójny o-ring, czyli tak jak w tym OD25, ale dodatkowo tutaj posiada taki system bezodrzutowy i tutaj część klientów, którzy wcześniej mieli model OD25 Turbo, są przyzwyczajeni, że tutaj jest sztywne połączenie tłoka z tą rączką. Tutaj w momencie naciągnięcia tej sprężyny ten tłok zostaje tu i tu mamy wolną przestrzeń i ten odsysacz według zapewnień producenta ma najmniejszy odrzut, dlatego jest nazwany No Shock. Zaprezentuję praktyczne działanie odsysacza OD25 przy odsysaniu cyny z elementów umieszczonych na płytce drukowanej jednostronnej i dwustronnej z metalizacją. Mam już przygotowaną płytkę drukowaną i będę pokazywał, jak używać odsysacz OD25 Turbo. Niezbędna jest do tego lutownica lub stacja lutownicza. Ja użyję stacji lutowniczej Solomon SL20 i odlutuję wyświetlacz wielosegmentowy z płytki drukowanej jednostronnej. A więc w lewej dłoni trzymam odsysacz OD25 Turbo, w prawej kolbę lutownicy Salomon. Naciągam sprężynę odsysacza i rozpoczynam demontaż. Przykładam grot w celu rozgrzania się cyny. Przykładam końcówkę. Końcówka jest teflonowa, a więc odporna na wysokie temperatury. Odsysacz ma dosyć dobre podciśnienie. Tutaj cynę ładnie zbiera z tych punktów lutowniczych. Tutaj starszym elektronikom to nawet nie trzeba rekomendować tych odsysaczy. Teraz spróbuję troszeczkę z innej perspektywy używać odsysacz, żeby było widoczne. Spróbuję nawet dwa pady naraz odessać.
Mam już oddesaną cynę ze wszystkich punktów lutowniczych. Tutaj widzieliśmy, że kilkanaście razy grot lutownicy stykał się z końcówką odsysacza. No i tutaj tylko jest lekko, że tak powiem, brudny, a nie nadpalony, ponieważ jest to teflonowa końcówka. Zobaczmy, czy ten wyświetlacz uda mi się wyciągnąć. Jak widać, ładnie wyszedł. Spróbuję teraz z płytką z dwustronną, z metalizacją otworów i będę odlutowywał o na przykład ten kondensator, potencjometry, kondensator elektrolityczny i rezystory. Naciągam sprężynę i odsysamy. Tu jak widać przy tych padach cyna mi została. A więc dołożę jeszcze raz więcej cyny i teraz będę odsysał, no, ale jak widać trochę ciężko to idzie. Teraz jeszcze odlutujmy ten potencjometr. I co nam jeszcze było do odlutowania? A ten kondensator. Im większy element, tym łatwiej jest odlutować go. Ale w przypadku płytek dwustronnych z metalizacją troszeczkę idzie do ciężej. Tutaj jak widać trochę nazbierało mi się tej cyny, muszę wyczyścić odsysacz. Tutaj gdy już mamy trochę dużo do lutowania, to palec boli od naciągania sprężyny. Co jeszcze miałem lutować? Ten kondensator elektrolityczny. Dobra, zobaczmy jak to wyszło. Odlutowywałem te rezystory. One są tutaj. I jak widać te rezystory wychodzą. Tutaj się muszę wspomagać płaskim śrubokrętem, ponieważ w przypadku płytek dwustronnych z metalizacją ten proces jest cięższy. Tutaj się trochę wspomogę lutownicą. Ach, jak widać, to są niuanse odlutowywania płytek dwustronnych z metalizacją. Tu rezystory ładnie odchodzą, są wszystkie wylutowane całe.
jest odlutowany, rezystory są. Tutaj ten kondensator tantalowy muszę jeszcze raz wziąć, poprawić. Jest już odlutowany. Jeszcze tylko zostało mi ten potencjometr. To jeszcze raz. On to jest akurat łatwy element do wylutowania. Można w ten sposób bez odsycacza zalać wszystkie końcówki. Tutaj trzymać ręką. Rozgrzać. I wyciągnąć ten element. Już mam go wylutowanego. I teraz tylko pozostaje odessanie cyny spadów. Mam odessaną cynę spadów i mogę zamontować nowy element. Dziękuję za uwagę.